Miasta jeszcze niedawno wyłączały światła, żeby zaoszczędzić na prądzie. Teraz wydaje się, że na rynku energetycznym sytuacja nie jest już tak kryzysowa. Mimo to gminy po raz kolejny będą kupować energię wspólnie, żeby było jak najtaniej. Łukasz Kądziołka. Jeszcze kilka miesięcy temu samorządy prześcigały się w pomysłach na oszczędności związane z energią. Teraz metropolia wraz z innymi gminami i podmiotami po raz kolejny szykuje się do dużego jej zakupu. Największą gminą, która znalazła się w grupie zakupowej, są Katowice. Energia to duży wydatek dla stolicy województwa. Rocznie około 14 milionów złotych za energię, jeżeli chodzi o miejskie instytucje. Pewnie ta kwota wzrośnie. Udało nam się przystąpić do tej grupy zakupowej jeszcze przed tymi największymi podwyżkami cen energii. Mowa o poprzednim przetargu z 2021 roku. W najnowszej grupie zakupowej znalazło się łącznie 330 podmiotów, które zamówią prąd dla 1500 odbiorców. To na przykład instytucje kultury, szkoły, przedszkola, ośrodki sportowe czy urzędy gmin. Im większa jest ta grupa, tym więcej można zaoszczędzić. W skali całej grupy zakupowej one mogą sięgać nawet 300 milionów złotych rocznie. A ceny tej zakontraktowanej energii elektrycznej w porównaniu z cenami rynkowymi w danym dniu obowiązującymi są mniejsze nawet o połowę. Jednak nie chodzi tylko o pieniądze. Jako miasta i gminy metropolii jesteśmy potężnym odbiorcą, największym miejskim w kraju i liczymy na to, że to działanie wspólne pozwoli nam tutaj negocjować lepsze warunki. To nie jest tylko kwestia ceny, to są kwestie zapisów oczywiście umów, kwestii przesyłu tego prądu. Samorządy liczą też na utrzymanie niższej maksymalnej stawki za energię elektryczną. Rząd jest na etapie procedowania zmian, które mają zmierzać do ustalenia jej na poziomie 693 zł za 1000 kWh, czyli tyle, ile dla gospodarstw domowych. Ma to wejść w życie od 1 października.